3-2 wygrała Jagiellonia Białystok derbowy mecz drugiej ligi za UKS-em Browarem Łomża. Pierwsza połowa była bardzo zaskakująca. Prowadzenie dla UKS-u w 20 minucie zdobył Tomasz Bzdęga. Na 2-0 dla gości w 30 minucie podwyższył Andrzej Rybski. Taki wynik do przerwy był dużym zaskoczeniem. Kibice obu klubów nie darzą się sympatią. W przerwie doszło do incydentu. Interweniowała policja, kilku kibiców zatrzymało. W drugiej połowie dominowała Jagiellonia. Kontaktowego gola w 57 minucie dla gospodarzy zdobył Janusz Wolański. Na 2-2 celnie trafił Mariusz Dziemis. To była 60. minuta spotkania. A na 3-2 w wyniku stali w 73 minucie Janusz Wolański, który był niewątpliwie bohaterem spotkania, strzelając 2 gole. Tutaj Łomża dobrze zagrała pierwsze minuty, siadła na nas, narzuciła duże tempo gry. Myśmy po prostu to tempo wytrzymali i później oni siedli i myśmy dyktowali warunki. Chyba za wcześnie uwierzyliśmy, że mamy już zwycięstwo i po przerwie nie podjęliśmy takiej walki jak w pierwszej połowie. Gdybyśmy tylko wystarczyło, żebyśmy walczyli tak agresywnie, nie odpuszczali pola, to byśmy nie mieli żadnej krzywdy, a straciliśmy pierwszą bramkę po stałym fragmencie gry i później Jagiellonia dostała skrzydeł, zrobili dobre zmiany. My niestety więcej podróżujemy niż trenujemy, chyba nam trochę zdrowia zabrakło. Jutro o 18.30 zapraszamy do obejrzenia retransmisji z tego spotkania. Przypomnijmy, poniedziałek, 18.30, TVP3 Białystok.